Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 18. Rozpoczynamy kolejne, a zarazem ostatnie spotkanie prezydenta miasta z mieszkańcami. A jego tematyką będzie polityka społeczna, polityka zdrowotna, polityka mieszkaniowa, środowisko i kultura. I właśnie dlatego współtowarzyszem dzisiejszego spotkania jest zastępca prezydenta miasta, pani Domicela Kopaczewska, którą witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, pani prezydent. Dobry wieczór, witam panią, witam państwa. Ja też witam serdecznie, dzień dobry. Pan prezydent zdążył już się z państwem przywitać, to ja również w państwa imieniu powiem dobry wieczór, panie prezydencie. Jeśli mógłby pan wprowadzić nas w tematykę dzisiejszego spotkania i dokonać prezentacji tego, co udało nam się już dokonać w poprzednim roku i w tym roku, jakie mamy plany na najbliższe lata, bardzo proszę. Witam państwa serdecznie. Drodzy państwo, więc tematyka, którą dzisiaj chcemy państwu zaprezentować, jest niezwykle szeroka, bo jesteśmy, przypomnę, niestety od roku w okresie pandemii. Dlatego też, gdy będziemy mówić o sprawach społecznych, o polityce zdrowotnej, no to te kwestie nierozerwalnie się z tym łączą. Ale może zaczniemy, powiedzmy, od takich twardych danych i, powiedzmy, takich twardych elementów polityki miejskiej. A mianowicie chciałbym zacząć od gospodarki mieszkaniowej. W ostatnich dniach z panią prezydent żeśmy pracowali nad wieloletnim programem gospodarowania zasobem lokalowym naszej gminy. Właściwie żeśmy zmieniali poprzedni program i tutaj pojawiły się nowe zasady. No chociażby z tego względu, że przygotowujemy się do zaproponowania mieszkańcom naszego miasta takich zupełnie nowych instrumentów w zakresie polityki mieszkaniowej. Między innymi mam tutaj na myśli mieszkania na tak zwany najem socjalny i najem nieoznaczony, bo jak państwo wiedzą, zresztą staramy się też te informacje sukcesywnie państwu przekazywać. W tej chwili budujemy bloki przy tak zwanej ulicy Celulozowej. To jest oczywiście nasz jeden z pierwszych bardzo ważnych projektów. Zresztą państwo widzą na slajdach, jak te bloki powstają. Powstają z prefabrykatu, więc ta technologia jest rzeczywiście na tyle szybka, że mamy nadzieję ten projekt ukończyć szybko. Ale to jest jeden z naszych pierwszych takich projektów, bo za chwilę też wspomnimy jeszcze o kolejnych. Także polityka mieszkaniowa, chcemy ją przede wszystkim przeznaczyć też dla ludzi młodych, bo niezwykle nam zależy na tym, żeby właśnie młodzi wrocławianie niekoniecznie szukali swojego miejsca do życia poza naszym miastem, poza granicami naszego miasta, ale właśnie we Wrocławku. I między innymi taka forma polityki mieszkaniowej jest adresowana właśnie dla takich ludzi, których pewnie nie stać być może jeszcze na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, prawda, na rynku komercyjnym. Dlatego też proponujemy taką formę, nową właściwie, która już jest spotykana także w innych miastach, najem długoterminowy. To jest oczywiście polityka mieszkaniowa. Na pewno jeszcze będą jakieś pytania dotyczące, więc jeszcze ten temat będziemy państwu rozwijać. Zdrowie i politykę społeczną. No ja właściwie od tego zacząłem. Okres pandemii, więc tutaj staramy się rzeczywiście, jak państwo widzą, cały czas informować o zagrożeniach, o obostrzeniach, o stanie epidemii. Właściwie robimy to niemalże od roku, bo przecież już rok jesteśmy w tym stanie. A ostatni czas, no to przede wszystkim, szanowni państwo, powszechny punkt szczepień przeciwko COVID-19. Z panią prezydent żeśmy się tym zajęli. No takie były wytyczne rządu i naszego wojewody kujawsko-pomorskiego, dlatego też taki powszechny punkt szczepień dla mieszkańców naszego miasta powstał we Wrocławku. Powstał on w małej hali przy ośrodku sportu i rekreacji i tam praktycznie przez 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 18 te szczepienia będą realizowane przez zewnętrzną firmę, zewnętrznego operatora, oczywiście z udziałem pielęgniarek, lekarzy i całego personelu. Bardzo nam na tym zależy, bo mamy świadomość, że no te szczepienia
w Polsce, które myślę, że Państwo też mają takie wrażenie, że początek był niezwykle chaotyczny, teraz przybierają troszeczkę, przybierają na intensywności i myślę, że to jest jedyny sposób, żebyśmy rzeczywiście kiedyś mogli wyjść z tego okresu pandemii. Jeśli mówimy o zdrowiu i polityce społecznej, szeroko pojętej polityce społecznej, to oczywiście nie możemy wspomnieć o programie in vitro, wrocławskim programie in vitro, który został nawet zauważony przez media ogólnopolskie i bardzo się z tego wszyscy cieszymy, bo niestety, gdy mówimy rzeczywiście o takim rozwoju społecznym, zrównoważonym rozwoju społecznym, to musimy także i zadbać o te małżeństwa, pary, które po prostu nie mogą mieć swoich dzieci. My z panią prezydent jeszcze pamiętamy czasy parlamentarne, kiedy rzeczywiście przez rząd, poprzedni rząd Platformy i PSL-u wprowadzony został program in vitro. Niestety później poprzednicy zrezygnowali go, nie wiedzieć czemu, pewnie z pobudek czysto ideologicznych, co dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe. Dlatego też te programy in vitro zaczęły powstawać i być wspomagane i organizowane przede wszystkim przez samorządy miejskie. I dlatego my też podjęliśmy taką uchwałę na początek intencyjną. Zarezerwowaliśmy na ten rok kwotę 100 tysięcy złotych, ale tak jak cały czas powtarzamy, to jest 100 tysięcy na dobry początek, natomiast gdy te potrzeby będą większe, to zapewniamy Państwa, że te pieniądze na pewno znajdziemy, bo widzimy, jaki to jest duży problem, bo po tej diagnozie, którą żeśmy prowadzili wśród mieszkańców naszego miasta, po zainteresowaniu tym programem, widzimy, że potrzeby są ogromne i to jest naprawdę ważki problem społeczny. Niestety, i to powtórzę z pełną odpowiedzialnością za słowa, kompletnie niezauważany przez władze państwowe, a szkoda. Działania dla osób z niepełnosprawnością. To jest, można powiedzieć, jeden z takich kluczowych naszych elementów polityki społecznej. W tej chwili jest też pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami, który stoi, powiedzmy, na straży, można rzec, tych osób, które rzeczywiście borykają się z jakimiś niepełnosprawnościami. No, staramy się, drodzy Państwo, wiele robić. No, tylko wspomnę chociażby historycznie Zakład Aktywności Zawodowej. Przede wszystkim to jest zakład, który ma wspierać i przywracać osoby z niepełnosprawnościami po prostu do życia społecznego. To nie jest stała praca. W tym zakładzie pracują osoby przez pewien czas i mamy nadzieję, że te osoby później odnajdą się na rynku pracy. Jeśli chodzi o takich rzeczy, kwestii aktualnych, które w tej chwili są realizowane, no to chociażby Centrum Wsparcia Społecznego, przede wszystkim też adresowane dla osób z niepełnosprawnościami. Widzimy tutaj, jak rzeczywiście się buduje na zbiegu ulicy Piekarskiej i Brzeskiej, również dla seniorów z mieszkaniami wspomaganymi, z mieszkaniami, z których będą mogli korzystać czy to seniorzy, czy też osoby z niepełnosprawnościami, bo będzie tam zapewniona 24-godzinna opieka pielęgniarska, opieka medyczna. Także staramy się rzeczywiście tutaj, mając na uwadze, że często te środowiska żyją na jakimś marginesie życia społecznego. Jest to okrutne, ale niestety takie są fakty. No to my jako miasto, jako samorząd lokalny także staramy się tutaj te osoby wspierać. Polityka środowiskowa, która też podlega pani prezydent Domiceli Kopaczewskiej. No to właściwie, drodzy Państwo, to jest nasza przyszłość i myślę, że zarówno nasze państwo, mimo dużych oporów i przywiązania do tradycyjnych źródeł energii, od tego nie uciekniemy i mając tego świadomość też zaczynamy w tej kwestii wiele działać. Wspomnę chociażby wymiana taboru miejskiego. Tutaj mamy na przykład obrazki czy zdjęcia pokazujące, no powiedzmy ilustrujące nasz program do
walki z niskimi emisjami. Zależy nam przede wszystkim na wyeliminowaniu, powiedzmy, tych źródeł niskoemisyjnych i to nie tylko w Śródmieściu, w specjalnej strefie rewitalizacyjnej, ale także i w całym mieście. Dlatego też ten program walki z tak zwanymi kopciuchami polega na tym, że wspomagamy tych wszystkich, te wszystkie gospodarstwa domowe, które po prostu chcą wymienić źródła ciepła. Także dotujemy do wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych. Też cały czas sukcesywnie zachęcamy do podłączania się do naszych źródeł systemowych, czyli do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. O ile oczywiście jest to możliwe, bo Państwo zdają sobie sprawę, że są to oczywiście określone koszty i MPEC też musi zakładać sobie roczny plan takich przyłączeń i też musi oczywiście założyć pewne ramy finansowe, które mogą być oczywiście przekroczone. Dofinansowanie do usuwania azbestu. Od lat taki program funkcjonuje w naszym mieście. Wspomnę też o rządowym programie Czyste Powietrze. No i oczywiście pojawił się dzisiaj kolejny na przykład autobus elektryczny w naszym miejskim taborze, z czego też należy się cieszyć, bo pokazujemy wszystkim mieszkańcom, że są to kwestie w naszym mieście niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. No i drodzy Państwo, przechodzimy do kultury. Też no niestety mogę powiedzieć, że no w okresie pandemii dziedzina niezwykle, niezwykle zmarginalizowana i upośledzona. Myślę, że wszyscy odczuwamy braki takiego bezpośredniego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Nie mogliśmy chodzić do kina, przychodzić na obejrzenie spektakli teatralnych. I wszyscy tego naprawdę, naprawdę bardzo potrzebujemy, a przecież pamiętamy, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu wielkim uznaniem cieszyły się różnego rodzaju akcje, przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Kultury Browar B, przez naszą bibliotekę publiczną, wiele ciekawych spotkań autorskich, czy też spektakle realizowane przez teatr impresaryjny. A jeśli chodzi o fakty, no przede wszystkim chciałbym też powiedzieć, że no przystępujemy do budowy interaktywnego centrum fajansu. Państwo widzą, to jest oczywiście na razie wizualizacja. Projekt w tej chwili jest przygotowywany. Przypomnę, że udało nam się kupić za niewielkie pieniądze gmach byłego Banku Gdańskiego, przepraszam, na zbiegu ulicy Żabiej i Królewieckiej i tam oczywiście chcemy pokazać nasze piękne, takie przemysłowe tradycje Włocławka. Jeśli mówimy o tradycjach Włocławka, to nie wspomnieć oczywiście o fajansie znanym właściwie w całej Polsce. I dlatego też bardzo się cieszymy, że ten fajans w naszym mieście istnieje, funkcjonuje, że nadal można oczywiście te wyroby kupić. I dlatego też powstaje interaktywne centrum fajansu, które myślę, że będzie swego rodzaju wizytówką naszego miasta i powstaje właśnie w tym miejscu, w strefie rewitalizowanej. Mamy jakieś tam delikatne zamieszanie, ale mam nadzieję, że sobie z tym nasi operatorzy poradzą. Także kolejna rzecz, modernizujemy w tej chwili bibliotekę przy ulicy Warszawskiej. Drodzy Państwo, to ma być rzeczywiście kolejna wizytówka naszego miasta. No przede wszystkim biblioteka na miarę XXI wieku, takie jakie znamy w miastach Europy Zachodniej, ale także i w Polsce. To ma być miejsce odpoczynku, spędzenia czasu, obcowania oczywiście z literaturą i nie tylko z literaturą. Także niedługo już, bo te prace rzeczywiście przebiegają bardzo szybko, będziemy mogli Państwa do tego naszego miejsca znanego Państwu przy ulicy Warszawskiej zaprosić. A ja też jeszcze tylko wspomnę, bo jesteśmy z Panią Prezydent i w ostatni piątek z Panią Prezydent właśnie uczestniczyliśmy w takim, no właśnie nie wydarzeniu, ale na spotkaniu z Marszałkiem oglądaliśmy Kujawskie Centrum Muzyki, które powstaje blisko Włocławka, właściwie u granic naszego miasta, w Wieńcu Zdroju w Brzeziu. To jest Brzezie bodajże, tak.
Wieniec. To jest, ja tylko powiem, że jest to pałac Kronenbergów i tam powstaje Kujawskie Centrum Muzyki. A dlaczego o tym mówię? Bo troszeczkę chcę wybiec w przyszłość, ponieważ chcielibyśmy, żeby ten projekt też współgrał z tymi pomysłami, które mamy w mieście. A krótko rzecz ujmując, marzy nam się Filharmonia we Włocławku, Kujawska Filharmonia. Właśnie podkreślę to słowo Kujawska. A dlaczego? No, mamy znakomitą szkołę muzyczną, mamy teatr impresaryjny, natomiast mamy wrażenie, że powiedzmy dla odbiorców tej kultury wyższego rzędu takiego miejsca brakuje. Dlatego też z panem marszałkiem Piotrem Całbeckim na ten temat żeśmy rozmawiali i chcielibyśmy, żeby to była instytucja wojewódzka. Myślę, że troszeczkę wybiegamy w czasie, ale jeśli się powie, to wtedy też pan marszałek... Marzenia stają się rzeczywistością. Tak, pan marszałek będzie się czuł związany, aczkolwiek sam ten pomysł nasz potwierdził. I myślę, że powiedzmy... Te dwa takie fajne miejsca w Wieńcu i we Włocławku, czyli Kujawskie Centrum Muzyki i Kujawska Filharmonia we Włocławku, by znakomicie ze sobą współgrały. I zależy nam na tym, żeby to były rzeczywiście już zespoły stałe, prawda? No bo w tej chwili mamy w teatrze impresaryjnym tylko zespoły zewnętrzne, które po prostu nas odwiedzają, a zależy nam na takim rzeczywiście zespole stałym. Tym bardziej, że tak jak podkreśliłem, mamy znakomitą szkołę muzyczną imienia Czesława Niemena i ten potencjał, myślę, takiej synergii w naszym mieście by naprawdę w dziedzinie kultury też bardzo, bardzo dobrze zafunkcjonował. Bardzo dziękuję panie prezydencie za dokonanie tego wprowadzenia. Ja od razu odpowiem jeszcze pani Bożenie, która pisze tutaj odnośnie czystości, a właściwie dzikiego wysypiska, które pani Bożena zauważyła w parku na Słodowie. Czystość nie jest tematyką dzisiejszego spotkania, ale oczywiście odpowiemy na pewno pani na to pytanie. Z kolei, jeśli nie jest to teren prywatny, to na pewno takie dzikie wysypisko zostanie w najbliższym czasie usunięte. Także proszę pozwolić, że tą kwestię sprawdzimy. Ale przechodząc już do rundy dzisiejszych pytań, zacznijmy na rozgrzewkę od pani prezydent Domiceli Kopaczewskiej. Pytanie od pana Jacka. Pewnie na majówkę we Włocławku nie będzie żadnych imprez z powodu pandemii, ale proponuję chociaż, żeby Browar B razem z Urzędem Miasta zorganizował w Browarze B 1 lub 3 maja koncert włocławskiej kapeli z szacunkiem. Oczywiście bez widzów, który byłby transmitowany na żywo w internecie. Ja oddaję głos pani prezydent Kopaczewskiej, żeby na to pytanie odpowiedziała, a przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy kapelę z szacunkiem. Rzeczywiście dobrze, że mieszkańcy interesują się nie tylko dziurami w ulicach i w chodnikach, ale kulturą, bardzo ważne. Cieszymy się, że jednak Browar B, pomimo tego, że jest pandemia, że nie ma spotkań, przygotowuje na ten czas święta majowego koncert. Może niestety pan Jacek nie będzie do końca usatysfakcjonowany, bo to nie będzie kapela z szacunkiem, ale nasz wspaniały zespół obchodzący 35-lecie, zespół Kujawy. I właśnie zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie będzie można oglądać nagrany wcześniej koncert naszego zespołu. Możemy się również nim poszczycić, bo przecież tam zarówno starsi, jak i młodzi ludzie występują i wiele postaci, które w tej chwili odgrywają znaczącą rolę w różnych instytucjach miejskich, zaczynało przecież od zespołu Kujawy. Dokładnie tak. To było krótkie wprowadzenie i zaproszenie do obchodów, wspólnych obchodów świąt majowych. No, niestety jesteśmy zmuszeni ograniczyć się do tej wersji elektronicznej, internetowej, ale głęboko wierzymy, wszyscy wierzymy w to, że to minie i będziemy mogli spotkać się tak jak dotychczas, niosąc 2 maja flagę podczas Święta Flagi i spotkać się na koncercie 3 maja. Ale wracając do pytań. Pytanie przesłane drogą mailową przez pana Czesława.
Panie prezydencie, na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2025. Opracowanie programu pozwoli na prowadzenie prawidłowej polityki, przewiduje działania realizowane przez gminę Miasto Włocławek. Bardzo dobra inicjatywa, ale czy tylko gmina ma zabezpieczać potrzeby mieszkaniowe dla swoich mieszkańców, czy również inne podmioty, które powinny to realizować, nie tylko deweloperzy? Czy Urząd Miasta Włocławek jest lub nie jest inicjatorem, aby inne podmioty zajmowały się zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców Włocławka i budownictwem mieszkaniowym oraz ich eksploatacją? Na przykład włocławskie spółdzielnie mieszkaniowych, których we Włocławku jest kilka. No tak, ja odpowiem. I to jest bardzo dobre pytanie, panie Czesławie. To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście pełna zgoda. My jako miasto oczywiście mamy wpisane jako zadanie własne kreowanie polityki mieszkaniowej przez samorząd lokalny. I staramy się to robić. Ja przypomnę bloki przy ulicy Celulozowej, mieszkania na wynajem. Myślimy w jakiejś perspektywie też o mieszkaniach na wynajem z dojściem do własności. Powstają tak zwane SIM-y. W tej chwili to są jeszcze TBS-y, których też gmina Miasto Włocławek posiada swoje udziały. I tutaj też poprzez ten 40-kilkuprocentowy udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego staramy się tą politykę kreować. Są jeszcze inne pomysły. No dzisiaj na przykład podpisaliśmy umowę w konkursie na projekt społecznego gospodarstwa, społecznego budownictwa czynszowego, czyli przede wszystkim tutaj zagospodarowanie kwartału, no bardzo ważnego z punktu widzenia polityki rewitalizacyjnej, też mieszczącego się między ulicami Żabią, ulicą Brzeską, ulicą 3 Maja i ulicą Cyganka. Ogromny kwartał, który chcemy przeznaczyć na mieszkalnictwo społeczne, czynszowe mieszkalnictwo społeczne. Wiele takich prowadzimy działań. No, wspomnę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Podpisana też umowa na budowę bloku przy ulicy Starodębskiej. Ale tutaj oczywiście słuszna uwaga, inne podmioty także powinny w tej kwestii się wykazywać. Nie mówię o prywatnych przedsiębiorcach, bo deweloperzy rzeczywiście we Włocławku w ostatnich latach bardzo dużo budują. To pokazuje, że zapotrzebowanie na mieszkania jest we Włocławku duże. I tutaj też nie wiedzieć, czemu rzeczywiście ta polityka, jeśli chodzi o nasze spółdzielnie mieszkaniowe, jest też, odnosimy takie wrażenie, że troszeczkę zbyt mało aktywna i być może to wynika też z pewnych ograniczeń, no pewnie finansowych, prawda, ale to też jest powód do odbycia takiej rozmowy z prezesami włocławskich spółdzielni mieszkaniowej. Co zrobić, żeby rzeczywiście ten stan poprawić? Tym bardziej, że zarówno spółdzielnie, jak i miasto, przecież jesteśmy posiadaczami wielu działek w dobrych lokalizacjach, które można byłoby na ten cel wykorzystać. Jeśli pan prezydent pozwoli i pani Angelika, to ja powiem kilka słów na temat naszego wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, ponieważ myślę, panie prezydencie, że mamy się czym pochwalić i ważne jest, żeby mieszkańcy zobaczyli, jaka jest różnica między tym, o czym pan Czesław mówił, o tym, co miasto proponuje. Nasz nowy program jest programem realnym, ale bardzo odważnym. Przewidujemy w tym okresie no, 2025 roku budowę około 500 mieszkań, ponieważ będą to mieszkania, które są właśnie w mieszkaniowym zasobie gminy. I myślę, że na pewno będą pytania na temat ulicy Celulozowej, to będzie czas, żeby powiedzieć, w jaki sposób będziemy zagospodarowywać te mieszkania budowane na Celulozowej. Ale właśnie, jak jesteśmy przy temacie nieruchomości, temacie mieszkań, to przy nim przez moment pozostajmy. Pan Jacek pyta,
Czy władze miasta planują budowę mieszkań dla młodych ludzi? Wynajem mieszkania od miasta, z tego co pamiętam, już we Włocławku był organizowany taki program mieszkaniowy. Czy był organizowany, to ja osobiście nie dałbym głowy, bo nie przypominamy sobie, żeby coś takiego było. Jest to pierwszy program w takiej formule, który będzie realizowany w naszym mieście. Tak jak powiedziałem, przy ulicy Celulozowej na początek ponad 280 mieszkań, 288 z tego co pamiętam. Tak. I w kolejnym etapie kolejne mieszkania, drodzy Państwo, które będą przeznaczone no, przede wszystkim dla ludzi młodych, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z naszym miastem. Mieszkają we Włocławku albo przynajmniej będą chciały się do Włocławka przeprowadzić i takie osoby będziemy serdecznie zapraszać, ale też chcemy zostawić pewną pulę mieszkań, prawda, żeby też aktywizować środowiska gospodarcze. Myślimy tutaj na przykład o lekarzach, których brakuje przecież w naszym włocławskim szpitalu. Myślimy o pracownikach naukowo-dydaktycznych dla naszych włocławskich uczelni, ale myślimy także o osobach z niepełnosprawnościami, bo przecież przypomnę, że przy ulicy Celulozowej też będą mieszkania przeznaczone dla takich osób, przede wszystkim przystosowane. I powiem to, drodzy Państwo, powstaje bardzo interesujące, można powiedzieć, osiedle z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Także odpowiadając wprost, myślimy o młodych ludziach i bardzo nam na młodych ludziach zależy, żeby rzeczywiście realizowali się zawodowo, rodzinnie, swoje aspiracje realizowali właśnie w naszym mieście. Dlatego też te mieszkania na wynajem w normalnym, pełnym standardzie, myślę, że znacząco tańsze od wynajmów na rynku komercyjnym, mieszkania nowe przede wszystkim, przystosowane do potrzeb o określonych standardach, właśnie tam powstają. I pan prezydent wywołał temat pytania, które właśnie chciałam zadać, a zadaję je w imieniu pana Arkadiusza, Mateusza, Rafała i widzę właśnie, że również pani Wiktorii. A dotyczą tego, kiedy prezydent podpisze listy w sprawie mieszkań przy ulicy Celulozowej. Komisja zakończyła już weryfikację i punktację, czeka tylko na akceptację. Proszę podać dokładną datę. Dobrze, panie prezydencie, jeśli pan pozwoli, to wymaga to troszeczkę wstępu. Kiedy podjęliśmy, Rada Miasta podjęła uchwałę i decyzję o budowie mieszkań na ulicy Celulozowej, funkcjonowaliśmy w innym systemie prawnym, czyli w oparciu o inną ustawę, którą przygotował Sejm. Ona była konieczna, abyśmy mogli rozpocząć procedurę uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostatnio Sejm zmienił te zapisy. Ustawa z grudnia 2020 roku dała możliwość ubiegania się o dofinansowanie większe pod warunkiem, że te mieszkania na ulicy Celulozowej będą w mieszkaniowym zasobie gminy. Wpłynęło, jak Państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym była mowa, ponad 800 wniosków. Po analizie komisji, która przeanalizowała właściwie każdy wniosek, okazuje się, że większość tych wniosków to były wnioski kwalifikujące się na mieszkania o najem socjalny i dlatego też podjęliśmy działania, żeby w tej perspektywie, nowym programie wybudować mieszkania pod najem socjalny na ulicy Toruńskiej. Natomiast w przypadku ulicy Celulozowej będą to mieszkania nowo wybudowane. W związku z tym kryteria, aby tam otrzymać mieszkanie, muszą być dostosowane do nowej ustawy. W związku z tym chcę tylko poinformować Państwa, że ci, którzy mają możliwości płacenia czynszu, bo na tym nam bardzo zależy, bo wiemy, jakie są zaległości, jeśli chodzi o mieszkańców mieszkań socjalnych i komunalnych, będą poza innymi kryteriami, będą sprawdzane możliwości płacenia czynszu. Ja chcę Państwu powiedzieć, że po
naszej analizie dotychczasowego zasobu okazuje się, że przy podobnym stanie, jeśli chodzi o zasób mieszkaniowy, jak inne miasta, mamy najniższy czynsz w Polsce. Przypomnę, że kwota podstawowa to jest 3,10 zł, a w przypadku mieszkań socjalnych to jest o wiele mniej, jest 0,77 groszy za metr kwadratowy. Proszę sobie to przeliczyć. Za 30-metrowe mieszkanie płacimy 22 zł. Dlatego też jeszcze raz przypominam, że jeśli chodzi o mieszkania na ulicy Celulozowej, oprócz innych kryteriów, bardzo ważnym kryterium będą możliwości płacenia czynszów. Dlatego też przykro mi, ale na ten moment nie mogę odpowiedzieć dokładnie, kiedy to będzie. 10 maja MBM otrzyma informację z Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym momencie podpisze umowę o dofinansowanie i wtedy możemy rozpocząć już konkretną procedurę z datami. Podmioty gospodarcze funkcjonujące w formie spółdzielni mieszkaniowych mają możliwość budowania spółdzielczych, lokatorskich mieszkań. Na nowych zasadach, korzystając z Narodowego Funduszu Mieszkaniowego poprzez generalnego realizatora inwestycji korzystającego z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego. Nowe zasady dotyczą budowania lokali mieszkalnych na wynajem lub jako mieszkania lokatorskie z dojściem do własności. Przy mieszkaniach lokatorskich pierwszy wkład wynosi od 20 do 30% wartości, a pozostałą część pokrywa nisko oprocentowany kredyt zaciągany przez spółdzielnię mieszkaniową z Banku Gospodarstwa Krajowego. We Włocławskiej Radzie Miasta zasiadają przedstawiciele organów zarządczych jednej z największych spółdzielni mieszkaniowej. Czy ta lub inna spółdzielnia mieszkaniowa występowała do Urzędu Miasta o przekazanie gruntów pod wyżej wymienione budownictwo z gruntów posiadanych z zasobów gminy miasta Włocławek? O ile mi wiadomo, to spółdzielnie mieszkaniowe mają statutowe zapisy o budownictwie lokali mieszkalnych lokatorskich. Proszę o przekazanie powyższych informacji włocławskim spółdzielniom mieszkaniowym i zaproponowanie obustronnej współpracy. Takie formy budownictwa spółdzielczego w Polsce już funkcjonuje. Warto by pomyśleć, czy nie warto stworzyć spółdzielczego osiedla dla młodych medyków dla potrzeb Włocławskiego Szpitala Wojewódzkiego. To pytanie było bardzo rozbudowane, ale bardzo proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to pytanie. Właściwie jest to takie pełne wyjaśnienie problemu, że sama nazwa spółdzielnia mieszkaniowa, czemu służy? Między innymi jednym z zadań takich statutowych spółdzielni jest dostarczanie, budowa i później zarządzanie przede wszystkim tymi mieszkaniami. I ja powiem tak, tutaj słusznie nasz widz zauważył, że w Radzie Miasta rzeczywiście mamy członka organu zarządzającego, z tego co wiem, to już byłego, ale to już mniejsza o to. I powiem tak, nigdy ten problem nie wypłynął. O ile nam znakomicie się zawsze współpracowało z innymi spółdzielniami, bo pani prezydent potwierdzi, że oddajemy co jakiś czas, prawda, działki, sprzedajemy, czy to powiedzmy oddajemy też wieczyste użytkowanie. Mam na myśli tutaj chociażby spółdzielnię Zazamcze, prawda, z którą się znakomicie współpracuje, innymi spółdzielniami. I my naprawdę, drodzy Państwo, jesteśmy gotowi i tutaj widz rzeczywiście poddał znakomity pomysł, nad którym warto byłoby się zastanowić, żeby rzeczywiście połączyć siły i zasoby miejskie z możliwościami, powiedzmy, organizacyjnymi i finansowymi spółdzielni włocławskich i takie
i takie osiedle stworzyć. Niekoniecznie oczywiście dla lekarzy, bo tutaj pan czy pani, bo akurat już nie pamiętam, zwrócił uwagę, że takie osiedle dla lekarzy. My dla lekarzy, którzy chcieliby związać swoje losy z naszym miastem, też takie mieszkania będziemy oczywiście dedykować, no chociażby przy ulicy Celulozowej. Panie prezydencie, ma pan takie upoważnienie rady. Tak, 20 nawet... mieszkań w ciągu roku przeznaczyć dla tych zawodów, które są niezbędne, deficytowych dla lekarzy, inżynierów, innych specjalistów, naukowców. To już jest takie upoważnienie, to już jest fakt. To się stało. No właśnie, także jak Państwo widzą. Natomiast rzeczywiście warto było pomyśleć o takiej szerszej formule budownictwa mieszkaniowego właśnie na zasadach mieszkań lokatorskich czy też spółdzielczych i bardzo, bardzo się cieszę, że taki pomysł powstał z jednoczesnym wyjaśnieniem, oczywiście z taką informacją dotyczącą właśnie tej formuły, bo w innych miastach rzeczywiście to się dzieje. Pozostańmy jeszcze na moment przy temacie nieruchomości, bo widzę, że ten temat bardzo Państwa interesuje. I pytanie od pana Czesława, który właśnie nas ogląda. Gdzie na ulicy Toruńskiej będą budowane bloki socjalne, o których mówiono na ostatniej sesji Rady Miasta? Tam, gdzie są bloki na ulicy Toruńskiej, bo przecież, o ile dobrze pamiętam, tam planuje się oprócz tych dwóch, które są w tym wieloletnim programie do 2025 roku, jest przygotowana infrastruktura, jeszcze, o ile dobrze pamiętam, na dwa, czy razem cztery. Czyli tam w tym miejscu, gdzie w tej chwili są już bloki socjalne. Pytanie od pana Grzegorza. Czy mieszkańcy, czy czekający 40-latkowie plus na mieszkania to jeszcze młodzi ludzie, czy będą mieli szansę dostać takie mieszkanie na wynajem? No, myślę, że drodzy Państwo, pytanie retoryczne. Wszyscy czujemy się młodzi, a tym bardziej 40-latkowie. Więc jak najbardziej, tutaj nie ma żadnych oczywiście ograniczeń wiekowych, tak jak pani prezydent powiedziała. No przede wszystkim będziemy analizować wszystkie wnioski pod kątem też możliwości płacenia określonych stawek czynszu. Podkreślam, to nie będą czynsze rynkowe, one będą niższe powiedzmy od tych, z którymi państwo się spotykają na rynku włocławskim. Ale podkreślam, czynsze trzeba będzie płacić, bo my też, szanowni państwo, próbujemy tę politykę naszą miejską kreować w ten sposób, żeby też, może nie uczyć, ale egzekwować pewne zachowania od naszych mieszkańców. Tak jak pani prezydent powiedziała, niech każdy ze słuchających, oglądających nas wyobrazi sobie taką sytuację, że miesięcznie za mieszkanie 30-metrowe, tak jak pani prezydent powiedziała, 24 zł. Płacimy 23 zł. A ja jeszcze państwu powiem, że bardzo często się zdarza, że te osoby po prostu tych czynszów nie płacą. I teraz, jak się czuje włocławianin, który pracuje, korzysta z mieszkania lokatorskiego, mieszkania na wynajem, za które trzeba ponosić określone opłaty. Dlatego też zależy nam na tym, żeby tę politykę kreować w ten sposób, że no, zapraszamy młodych ludzi posiadających zdolności, powiedzmy nie tylko kredytowe, ale zdolności też pokrywania czynszów i przede wszystkim uczymy pewnej odpowiedzialności, bo no, żyjemy w takim świecie, że ja sobie po prostu nie wyobrażam tego, że z czegoś korzystamy i nie ma w nas odpowiedzialności za to, żeby ponosić za to koszty, chociaż wielu Włocławian nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Ja bardzo przepraszam, może się troszeczkę zamieszałem, ale nie chciałbym tutaj używać zbyt mocnych słów, bo jak patrzę na nasz kredyt, powiedzmy, czy dług miasta wobec najemców mieszkań komunalnych, czy socjalnych, w tej chwili jest to ponad 70 milionów z odsetkami, to powiem szczerze, różne słowa mi się cisną na usta. Czyli
uczymy przede wszystkim odpowiedzialności, bo zdrowie, mieszkanie i praca to jest podstawowa rzecz dla każdego z nas. Ja rozumiem, że do tych 24 zł jest jeszcze energia cieplna, jest światło, jest woda, ale to naprawdę nie są olbrzymie kwoty. I jest populizmem mówienie to, że jeśli podniesiemy czynsz, to nie będzie stać mieszkańców na jego płacenie. Nieprawda. My z budżetu miasta na zasób mieszkaniowy wydajemy trzykrotnie więcej niż z czynszów. Oczywiście to, co pan prezydent podkreślił, nie chodzi nam, żeby były to czynsze na wolnym rynku deweloperskie, ale rzeczywiście będziemy dążyć do tego, żeby one w jakiś sposób rekompensowały nakłady, jakie miasto na tę politykę wydaje. I drodzy państwo, my jesteśmy naprawdę pewnych rzeczy świadomi i naprawdę nigdy nie będziemy budować mieszkań, obojętnie jakiej formule, dla osób, które po prostu są, krótko rzecz ujmując, nieodpowiedzialne, bo uczmy pewnych zachowań, tym bardziej, że no, w naszym państwie pomoc społeczna naprawdę jest rozbudowana, można powiedzieć, do granic wytrzymałości. Dlatego też musimy zdawać sobie sprawę i mówić wprost, że kreujmy określone zachowania, uczmy obowiązkowości właśnie między innymi w tym zakresie. I uważam, że jeśli w ten sposób jako miasto, jako państwo będziemy postępować, to rzeczywiście będziemy mogli mówić z pełną odpowiedzialnością za słowa o zrównoważonym rozwoju, ale całego społeczeństwa, nie tylko pewnych grup, o którym mam wrażenie, że w ostatnim czasie bardzo się dba, bardzo się pielęgnuje, hołubi. Natomiast później mamy tego typu efekty, że nawet przy tak niskich stawkach czynszowych po prostu ci ludzie nie poczuwają się do odpowiedzialności i po prostu tego nie płacą. Na ten rok mamy ponad 300 eksmisji zasądzonych, z tego tylko 70 kilka zasobów miasta. Pozostałe są to z innych podmiotów, ale to miasto musi zagwarantować te mieszkania. To są, proszę państwa, wasze pieniądze, wasze podatki. O tym mówił przed chwilą pan prezydent. Dlatego też będziemy budować mieszkania o niższym standardzie, żeby eksmitować tych, którzy nie płacą. I proszę mi wierzyć, eksmisje będą nieuchronne. I ja to potwierdzam z pełną odpowiedzialnością za słowa. Kolejne pytanie. Pani prezydent Kopaczewska, dlaczego jest tyle pustostanów, które stoją przez lata i niszczeją, a są zarządzane przez AZK? O to pyta pan Janusz. Pustostany są remontowane, a w tej chwili przygotowane są wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotacje dla tych mieszkań, między innymi kupiony w ubiegłym roku przez pana prezydenta jeden z najstarszych budynków na ulicy Królewiecka, na ulicy Królewieckiej. Przejęliśmy od starosty budynek na Brzeskiej, gdzie również będziemy budować mieszkania. Ulica Cicha, proszę mi wierzyć, naprawdę są to działania zaplanowane w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Zmieńmy teraz troszkę temat, bo pochłonęła nas polityka nieruchomościami i polityka mieszkaniowa, a przecież jest jeszcze bardzo wiele ważnych tematów. I właśnie, pan Marcel pyta o to, co robicie dla ochrony powietrza w naszym kochanym mieście? No, szanowni państwo, we wstępie wydaje się, że już na ten temat dużo powiedziałem. No rzeczywiście jest to nasza przyszłość, dlatego zaczynamy od transportu niskoemisyjnego. Dedykujemy programy wspierające tych wszystkich mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje źródła ciepła i będziemy to robić. Tych także, którzy chcą się podłączyć do ciepła systemowego, czyli naszej spółki komunalnej. Mało tego, bardzo poważnie myślimy o, powiedzmy, ograniczeniu emisji też przez naszą spółkę komunalną. Dlatego też przez bardzo długi czas rozmawialiśmy o
elektrociepłowni opalanej, prawda, czy produkującej ciepło i energię ze słomy. Natomiast ten projekt oczywiście z różnych względów nam nie wyszedł. No, ja krótko rzecz ujmując, jeszcze raz wyjaśnię, nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby mieszkańcy w jakiejś perspektywie czasowej byli obciążani dodatkowymi opłatami. Zależało nam na tym, żeby te opłaty były stabilne i przewidywalne w długiej perspektywie czasowej. Operator nie mógł nam tego zagwarantować i po prostu o to cała rzecz się rozbiła. No teraz myślimy oczywiście także o elektrociepłowni, przy okazji też rozwiązując problem odpadów, czyli powiedzmy popularnie mówimy spalarnia odpadów. Ja raczej wolę używać elektrociepłownia, bo też to ma być spalarnia, która będzie produkowała i energię elektryczną i ciepło dla naszego miasta. Ponadto widzimy, drodzy Państwo, jaki mamy wielki problem w ścisłym Śródmieściu, prawda, z niskimi emisjami. Dlatego też dedykujemy te programy przede wszystkim dla mieszkańców, także i dla przedsiębiorców prywatnych, którzy przecież posiadają ponad 90% własności w naszym Śródmieściu. Zachęcamy do wymiany źródeł ciepła. Ja tylko chcę dodać do tego, o czym mówił pan prezydent. Fakty są takie, że w tym roku w budżecie miasta znacząco zwiększyliśmy środki na ochronę powietrza, zarówno jeśli chodzi o azbest 100% więcej. Również w tej chwili już mamy prawie 90 wniosków indywidualnych o wymianę pieca. Przypomnę, że w ubiegłym roku było tylko 38 umów podpisanych. Mamy 400 tysięcy w budżecie, czyli dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. I to, o czym pan prezydent już mówił, po raz pierwszy w budżecie znalazły się środki na wymianę źródeł ciepła w domach wielorodzinnych, prywatnych właścicieli, czy zarządzanych przez nie spółki, tylko zrzeszenie lokatorów. Ale również też pan prezydent wspomniał, że są sytuacje, że spółki mają mieszkania, mają domy na terenie Śródmieścia czy w obszarze rewitalizacji. I oczywiście będziemy również, jeśli jest taka możliwość, jeśli zaistnieje taka możliwość, jeszcze w tym roku spróbować rozwiązać ten temat. Znaczy tutaj, drodzy Państwo, aż się prosi o taką bardziej aktywną politykę państwa w tym zakresie, bo no nie chcę mówić o węglu, bo to już jest temat rzeka. Słyszymy, prawda, ostatnie wywiady, czy też wywiady sprzed kilku miesięcy, na przykład z okresu kampanijnego premiera czy prezydenta Rzeczypospolitej, którzy no, chcieli w ten sposób, ja mówię wprost i mówię też to z pełną odpowiedzialnością za słowa, przypodobać się lobby górniczemu. Natomiast w jakim kierunku to zmierza, widzimy doskonale Państwo sami. Węgiel polski jest bardzo drogi. My wszyscy do tego niestety dokładamy. I krótko rzecz ujmując, nie jest to żadna perspektywa dla naszego państwa, bo za chwilę polityka Unii idzie w tym kierunku, że oczywiście nie będzie można używać tego czarnego surowca do produkcji energii cieplnej, czy też produkcji energii elektrycznej. Dlatego też już konkludując, chciałbym powiedzieć, że prosi się bardziej aktywna polityka państwa w tym zakresie, bo ja pamiętam sprzed kilku lat programy rządowe, które były dystrybuowane przez samorządy lokalne, czyli krótko rzecz ujmując, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska można było otrzymać pieniądze na dopłatę do wymiany źródeł ciepła. W tej chwili takie programy rządowe zostały wycofane, po cichu zlikwidowane i dlatego też my jako samorząd i wiele samorządów w Polsce bierze to po prostu na własne barki, na własne budżety. Ale bez względu na politykę rządu, my to będziemy oczywiście robić, bo widzimy, że jest coraz większe zainteresowanie. Ja codziennie podpisuję kilka bądź kilkanaście umów na wymianę, powiedzmy, źródeł ciepła, azbestu. Dlatego widzimy, że jest zainteresowanie, także będziemy starali się te pieniądze oczywiście znajdywać dla państwa. Być może nawet i te dotacje jeszcze sukcesywnie zwiększać, żeby rzeczywiście ten proces intensyfikować. Ale pamiętajmy, że te pieniądze, bo nie wszyscy z państwa są świadomi,
te to są dedykowane pieniądze na ochronę środowiska, to są również pieniądze z kar dla tych, którzy to środowisko niszczą. Dokładnie tak. W tym krótkim wstępie pan prezydent Wojtkowski mówił o tym, że dla miasta Włocławek przygotowywany jest program in vitro i właśnie jego dotyczy kolejne spotkanie. Pani Marta pyta o to, czy wiecie już coś więcej na temat in vitro, kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie i jakie warunki trzeba będzie spełnić? Szanowni Państwo, ja powiem to w kilku takich, powiedzmy, zdaniach, jak to wygląda. No przede wszystkim osoby, które będą mogły poświadczyć no, problem bezpłodności. I abstrahując od tego, czy to będą małżeństwa, czy też pary, osoby w wieku od 25 do 40 lat. I warunkiem też będzie zamieszkiwanie oczywiście na terenie naszego miasta. Poświadczenie tego faktu przez 12 ostatnich miesiącach. Ja mówię o takich przyczynach formalnych, natomiast nie chcę się oczywiście wypowiadać za kwestie medyczne, bo będzie oczywiście specjalny operator, który ma w tym doświadczenie i który za to będzie odpowiadał. Także naprawdę serdecznie zapraszamy, bo widzimy, jaki to jest problem dla młodych ludzi, młodych par i dlatego też postanowiliśmy tutaj z pełną odpowiedzialnością w znakomitej współpracy z naszymi radnymi, podkreślę koalicyjnymi, bo radni opozycji oczywiście nie wiedzieć czemu, albo właściwie wiedzieć czemu zagłosowali przeciw. I na pewno ten program w tej chwili jest przygotowywany, mamy ścisły harmonogram, także sądzę, że gdzieś tak pewnie sierpień, wrzesień, właściwie wszystkie procedury zostaną dopięte. Wyłonimy operatora i wtedy będziemy mogli już naprawdę zaprosić Państwa do uczestnictwa. Tak, panie prezydencie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Program został wysłany do Agencji Oceny Technologii. Potem przyjmiemy uchwałą Rady Miasta i wybierzemy operatora, który będzie zajmie się problemem. I oczywiście pan prezydent zwrócił uwagę, że jest to program dla mieszkańców Włocławka, ale również muszą poświadczyć, że ostatni PIT złożyli w naszym urzędzie, bo to są nasze podatki dla naszych mieszkańców. Przy temacie zdrowia na moment jeszcze pozostańmy, chociaż zmieniając troszkę tematykę szczepienia, bo o to pyta pani Agnieszka. Chciałabym zapytać o dostępność szczepień na COVID-19 we Włocławku od kilku już osób w różnym wieku, także senioralnym. Usłyszałam, że w naszym mieście terminy są odległe. Mieszkańcy jeżdżą do Brześcia Kujawskiego, Ciechocinka, a nawet Łodzi. Z czego to wynika? I połączmy to pytanie również z pytaniem o to, kiedy we Włocławku ruszy masowy punkt szczepień. Szanowni Państwo, we Włocławku kilka podmiotów prowadzi punkty szczepień. Między innymi Spółka Komunalna Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Dwa punkty, jeden przy ulicy Kilińskiego, drugi przy ulicy Kaliskiej, z tego co pamiętam. Za chwilę rusza masowy punkt szczepień w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Również podmioty prywatne realizują takie szczepienia. Z czego wynikają ograniczenia? Ja mogę powiedzieć, że słyszę rozbieżne opinie, bo słyszę też takie opinie, że bez problemu Państwo się rejestrują i są rejestrowani na szczepienia, ale też słyszę taką opinię jak przed chwilą pani Marty. Drodzy Państwo, no my na to nie mamy naprawdę wpływu. To jest liczba, tylko i wyłącznie liczba szczepionek. My mamy założony w tej chwili plan, że w masowym punkcie szczepień będziemy realizować minimum 360 szczepionek dziennie, z tego co pamiętam. Mówiliśmy nawet o 500 szczepionkach dziennie. Tak, ostatnio jest mowa o 500. O 500. I jesteśmy w stanie to oczywiście zrobić. Ten operator, który z nami współpracuje, za co mu serdecznie też dziękujemy, bo dla nas to też jest oczywiście wielka pomoc. Jest w stanie to oczywiście operacyjnie przygotować. Natomiast podstawową kwestią, drodzy Państwo, są szczepionki. Czy będzie ich pełna dostępność? No, myślę, że news z dnia dzisiejszego
dowiadujemy się, że milion szczepionek zamówionych przez państwo polskie po prostu nie zostało dostarczonych. Także odpowiadając wprost, my naprawdę jesteśmy przygotowani i jeśli liczba szczepionek będzie odpowiednia, to jesteśmy w stanie oczywiście tutaj spełnić ten postulat masowości. Jeśli chodzi o nasz punkt szczepień masowych, w tej chwili jesteśmy po decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia. Za chwilę decyzję podejmie wojewoda kujawsko-pomorski i właściwie jak tylko szczepionki trafią do Włocławka na początku maja, jesteśmy w tej chwili już gotowi praktycznie poza decyzją wojewody zacząć realizować zadanie szczepień masowych. Trzeba przypomnieć, że rejestr jest rejestrem centralnym i mówiąc kolokwialnie, za to odpowiada Warszawa, bo przecież każdy z nas może się zarejestrować poprzez indywidualne swoje konto pacjenta, może na stronie ministerstwa czy telefonicznie w punkcie. Przypomnę, że na początku każdy punkt dostawał 30 szczepionek, niezależnie czy tam było 300 czy 6 tysięcy osób. Na ten moment we Włocławku zaszczepiło się 20 tysięcy osób, ale proszę Państwa, to nie są włocławianie. Wiemy o tym doskonale, przecież jeździmy Brześć, Ciechocinek to nie są takie odległe miejsca, jeździmy również do Grudziądza. To naprawdę pan prezydent w tej sprawie niestety nie ma żadnych możliwości. W takim razie przejdźmy do tematu kultury. Pan Piotr pyta o to, czy jest szansa na to, że w tym roku odbędą się Dni Włocławka? Panie Piotrze, bardzo chętnie. Naprawdę nam tego brakuje, ale no niestety jestem sceptyczny i nie wiem, czy rzeczywiście te warunki pandemii no zostaną na tyle zliberalizowane, że tego typu imprezy o charakterze masowym będziemy mogli zrealizować. Osobiście nie sądzę, tym bardziej, że powiedzmy do tradycyjnych Dni Włocławka pozostało nam de facto półtora miesiąca, więc nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Kolejne pytanie okołokulturalne. Pan Marek nawet zastanawia się, czy uzyska odpowiedź, ale spróbujmy. Nie wiem, czy w dobrym miejscu zadaję pytanie do dzisiejszego spotkania z prezydentem. Czy pytanie, moje pytanie dotyczy budowy filharmonii. Czy miasto, które mając szkołę muzyczną, nie dorobiło się, oczywiście w cudzysłowie, przez tyle lat nawet orkiestry kameralnej, ba, nawet kwintetu, stać będzie na utrzymanie filharmonii? Drodzy Państwo, takie pytania zawsze możemy sobie zadawać. Czy stać nas na cokolwiek? No, wychodzimy z założenia, że musimy też dbać o widza, który do takiej filharmonii pójdzie. Mamy naprawdę znakomitą szkołę muzyczną. I na bazie tej szkoły muzycznej bardzo wielu wychowanków, no, którzy pewnie pracują gdzieś poza Włocławkiem. Więc krótko rzecz ujmując, musi nas być stać, a poza tym z panią prezydent mamy taką cichą nadzieję, że będzie to instytucja wojewódzka. I wspominałem w swoim wstępie, że chcemy ten projekt rzeczywiście skorelować z Kujawskim Centrum Muzyki w Wieńcu i uważam, będzie to znacznie łatwiejsze. My oczywiście nie uciekamy się od odpowiedzialności tej organizacyjnej i finansowej, ale uważam, że Włocławkowi potrzebna jest kolejna instytucja kultury, też prowadzona przez samorząd wojewódzki i w tym kierunku oczywiście będziemy zmierzać. Chcę przypomnieć, że o tym pan prezydent mówił, że mamy absolwentów szkoły muzycznej, którzy robią światową karierę. My nie doceniamy siebie, włocławianie. Często słyszymy z panem prezydentem, jak ten Włocławek się zmienia ostatnio, jakich fajnych macie ludzi. Natomiast my jakoś nie doceniamy samych siebie. Ja znam przynajmniej dwójkę absolwentów naszej szkoły. Jeden pracuje w Filharmonii Berlińskiej, druga osoba w Nowym Jorku. W związku z tym już nie mówię o Adamie Palma. Przecież to są naprawdę światowe sławy muzycy. Dlaczego nie mamy ich
mieć u siebie we Włocławku, przynajmniej na część koncertów. I przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy. Z Adamem Palmą włącznie. A propos, miejmy nadzieję, panie prezydencie, że ten zapowiadany koncert w teatrze w czerwcu się odbędzie. I wocławianie, wiem, że wiele osób bardzo czeka na ten koncert. Wszyscy mamy taką nadzieję i oczywiście... Jan Żolejniczak, Adam Palma, bo nie powiedziałam to drugie nazwisko. Koncert miał być noworoczny. Tak, w grudniu. Sylwestrowy. Mhm. Dokładnie tak. Koncert wielokrotnie przekładany, ten i wiele, wiele innych, ale wierzymy w to, że niedługo uda nam się wszystkim spotkać, chociażby na koncercie. I właśnie, a propos koncertu. Pani Iza pyta o to, co z pływającą sceną. Czy nie myśleliście może o tym, żeby pełniła inną funkcję? A myśleliśmy. Znakomite pytanie. Od razu pani Izie odpowiadam, że w piątek, na ten temat, żeśmy dość długo dyskutowali. Rzeczywiście myślimy o nowej funkcji. Drodzy Państwo, no niestety okres trwałości projektu nas ograniczał i nie mogliśmy realizować tam innych zadań, tych zadań komercyjnych do momentu, kiedy rzeczywiście ten okres trwałości obowiązywał, bo pływająca scena, abstrahując od tego, czy to był pomysł dobry czy zły, nie wracajmy do przeszłości. Po prostu był dobry, ale niedokończony. Niedokończony oczywiście. Dlatego też myślimy rzeczywiście o zupełnie nowych funkcjach, być może nawet o przeniesieniu pływającej sceny, bo naprawdę widzimy, jaki to jest problem przy obecnym stanie wody w Wiśle i braku przede wszystkim infrastruktury na tej scenie. No to realizacja, powiedzmy, bardziej takich zaawansowanych technicznie, operacyjnie przedsięwzięć jest po prostu bardzo trudna, więc pomysł taki nie do końca udany i dlatego też musimy znaleźć inną funkcję dla tego miejsca. Pan Grzegorz pisze, wracając do tematu koncertu, komentarz do naszej dyskusji. Oczywiście zaproszenia na koncert dla wybranych, także panie Grzegorzu, informuję, nie dla wybranych. Koncert jest biletowany, zresztą tak jak 98% koncertów w naszym mieście. Szanowny panie Grzegorzu, we Włocławku nic nie dzieje się dla osób wybranych. Jeśli wybranymi są ci, którzy chcą iść na koncert i są w stanie sobie kupić bilet, no to używajmy rzeczywiście sformułowania wybrani. Także pozdrawiamy wybranych i pana Grzegorza, ale z kolei pan Jakub pyta o to, czy na Starym Mieście powstanie jakiś teatr czy kino w starym stylu. Bardzo dobre pytanie. To znaczy, jeśli chodzi, szanowni państwo, o teatr, no to oczywiście mamy teatr impresaryjny, znakomitą salą widowiskową. Mamy taką salę widowiskową w Centrum Kultury Browar B, więc na chwilę obecną naprawdę nie planujemy tego typu przedsięwzięć. A czy kino? Pomysł wart do zastanowienia, tylko ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście zadaniem samorządu lokalnego jest prowadzenie tego typu usług, do które mają znamiona usług ściśle komercyjnych, więc nawet jeśli kino w stylu retro, no to myślę, że powinna to być inicjatywa raczej przedsiębiorcy prywatnego niż miasta. Ale być może rzeczywiście pojawi się jakiś taki projekt, chociażby unijny, być może z dofinansowaniem, bo rzeczywistość mamy rzeczywiście niezwykle dynamiczną i zbliżamy się do kolejnej perspektywy unijnej. Jeśli rzeczywiście pozyskamy środki na to, to oczywiście będziemy myśleć, bo no my zawsze staramy się liczyć każdą złotówkę, a przecież mamy świadomość tego, że każde nowe przedsięwzięcie generuje nam kolejne nie zadłużenie, ale przede wszystkim zobowiązania miasta, więc naprawdę tutaj jesteśmy bardzo ostrożni.
Widzę, że wyczerpaliśmy tematykę dzisiejszego spotkania. Przeglądam jeszcze pytania. Niektóre się powielają bądź są bardzo podobne. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i poproszę Pana Prezydenta o podsumowanie tych trzech spotkań, tej nowej formy spotkań z mieszkańcami. Panie Prezydencie, gdyby na koniec mógł Pan jeszcze skierować jakieś słowo do naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, nie przygotowywałem się na, powiedzmy, takie może nie exposé, ale podsumowanie. Ale bardzo się cieszę, że naprawdę się tutaj z Państwem, prezydentami, mogliśmy z mieszkańcami naszego miasta spotkać. Ufamy, że wielu z Państwa nas ogląda bezpośrednio, a później z różnego rodzaju przekazów. Także bardzo serdecznie za to dziękujemy. Dziękujemy też mediom za to, że umożliwiają nasze spotkania. Nasze spotkania zawsze były dla nas niezwykłą wartością i naprawdę ceniliśmy sobie, że mogliśmy się z Państwem spotkać. A przypomnę, że bywały one bardzo różne, bo wiele z nich miało przebieg niezwykle burzliwy. Z panią prezydent wspominaliśmy tutaj spotkanie, na osiedlu Kazimierza Wielkiego w szkole podstawowej numer 2, z tego co pamiętam, bardzo burzliwe. Padało bardzo wiele, wydawałoby się, dla nas niewygodnych pytań, ale my zawsze staramy się odpowiadać uczciwie i zawsze staramy się też Państwu udzielać takich informacji, na ile nam nasza wiedza po prostu pozwala. Także chciałbym, żeby Państwo byli tego świadomi. A każde z tego typu spotkań, nawet i opinie krytyczne, my sobie cenimy, bo to jest, powiedzmy, też wpisane w naszą pracę. Bo krótko rzecz ujmując, drodzy Państwo, my jesteśmy Państwa pracownikami, a Państwo naszymi pracodawcami. Dlatego też staramy się wsłuchiwać w Państwa głosy i naprawdę reagować. Też od razu uprzedzam, że nie wszystko uda się zrealizować. Oczywiście były pretensje, że pewne inwestycje są odkładane, przeciągają się w czasie, ale ja cały czas podkreślam, wszystko to jest uwarunkowane pewnymi ograniczeniami, często prawnymi, a najczęściej niestety finansowymi. W tej chwili budżet naszego miasta to jest, powiedzmy, po stronie przychodów około 900 milionów złotych. Powiem Państwu szczerze, gdyby ten budżet był dwukrotnie większy, to też potrafilibyśmy go odpowiednio rozdysponować. Także wierzcie Państwo, że nam, powiedzmy, dobrej woli nie brakuje, no ale niestety te ograniczenia prawne czy też finansowe powodują, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Także serdecznie Państwu dziękujemy za tych bardzo wiele pytań. Ja na drugim takim spotkaniu też mówiłem, że cały czas mi zależy na tym, żebyśmy się naprawdę czuli obywatelami naszego miasta. I tak jak pani prezydent dzisiaj podkreślała, że czujmy się też gospodarzami naszych pieniędzy, naszych budżetów domowych, które niestety musimy, co podkreślę, dość często wydawać w sposób bezsensowny, bo czemu służy, powiedzmy, usuwanie ciągle dzikich wysypisk, kupowanie nowych koszy, które ostają się przez miesiąc i są później rozwalane, ławek. I to są inwestycje bez końca, które my oczywiście będziemy realizować, zakupy bez końca, które będziemy realizować. Ale czemu to służy, powiedzmy, próby niszczenia naszego mienia publicznego, naszego mienia miejskiego? Widzę, że często wśród nas pokutuje takie powiedzmy, jeszcze spojrzenie jeszcze z przeszłości, sprzed roku 89, że właściwie to, co wspólne, to nie jest moje, można niszczyć. I to jest bardzo, bardzo niedobre. Także apeluję do Państwa, czujmy się obywatelami naszego miasta i zauważajmy też, naprawdę bardzo proszę, wiele takich korzystnych zmian, które się w naszym mieście dzieją. Ja rozumiem, że krytyka może być, tylko niech będzie to krytyka konstruktywna. Bardzo często spotykamy się z tym, że osoby przyjeżdżające do naszego miasta, które nie były przez kilka lat, dostrzegają bardzo wiele zmian. I naprawdę mówiliśmy
o wielu przedsięwzięciach, które mamy w planach realizować i po prostu nam się to po prostu udaje. Rewitalizacja, coraz więcej takich twardych przykładów działań rewitalizacyjnych. Mówiliśmy o odbudowie nowego dworca, Państwo zobaczą, centrum przesiadkowe powstaje. W maju zacznie się realizacja, budowa dworca. Nie nasze zadanie, ale żeśmy konsekwentnie od lat o to zabiegali. Oczywiście ulice, mamy świadomość, odpowiadamy cały czas na pytania, dlaczego są dziurawe. Ja odpowiem, drodzy Państwo, wprost. Nasze ulice, żebyśmy rzeczywiście odnawiali w tym, powiedzmy, w tych terminach, które są wymagane, musielibyśmy przeznaczyć co najmniej 20 milionów rocznie na odbudowę naszych ulic. My oczywiście będziemy to robić i staramy się rzeczywiście to robić i poprawiać ten komfort państwa życia. Także polityka miejska no, w XXI wieku jest niezwykle obszerna i staramy się reagować na państwa potrzeby w różnym zakresie i osób w wieku senioralnych i młodych. Budujemy żłobki, przedszkola, modernizujemy nasze szkoły, tworzymy nowe kierunki w naszych szkołach. Też staramy się inspirować nasze wrocławskie uczelnie do tego, żeby powstawały nowe kierunki. Także jak Państwo widzą, zadań jest naprawdę przed nami bardzo wiele. A my się po prostu cieszymy z tych słów uznania, które często są do nas kierowane, ale także i dziękujemy za te słowa krytyki, ale konstruktywnej krytyki, a nie to, że jak dzisiaj słyszeliśmy, że koncert będzie realizowany, drodzy Państwo, dla osób wybranych. Nie wiem skąd taki sposób akurat myślenia mi do głowy by nie przyszło, bo dla mnie jedynym ograniczeniem na to, że gdzieś nie mogę pójść, czy we Wrocławku, czy w zupełnie innym mieście, czy nawet jechać do Filharmonii Berlińskiej, może być tylko brak czasu albo brak pieniędzy. Natomiast tutaj nie ma osób lepszych, nie ma osób wybranych. Wszyscy jesteśmy, drodzy Państwo, równi i o to bardzo proszę. I doceniajmy nasze miasto, mówmy o nim dobrze, bo często nam brakuje, powiedzmy, takiego poczucia, dumy, że mieszkamy we Wrocławku, że dostrzegamy tylko wady, natomiast nie widzimy tych pozytywnych zmian, które w naszym mieście zachodzą. Dużo mówię, drodzy Państwo, ale jak słyszę takie stwierdzenia, to po prostu emocje dają upust, Pani Prezydent. Tak, emocje nam towarzyszą, bo jak się robi dobre rzeczy, to emocje muszą są potrzebne. Być, tak. I jeśli kocha się to, co się robi, to emocji jest jeszcze więcej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność. Przypomnę, że jeżeli na któreś z pytań nie znaleźliście Państwo dziś odpowiedzi, czy podczas ostatnich spotkań, znajdziecie te odpowiedzi Państwo na pewno w komentarzu bądź mailem, w zależności od tego, w jakiej formie to pytanie do nas kierowaliście. A ja z racji tego, że na co dzień jestem zazwyczaj przesłuchiwana, przesłuchiwana oczywiście w cudzysłowie, miałam ogromną przyjemność w Waszym imieniu przesłuchać prezydenta miasta. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Do zobaczenia w parkach, na spacerach, na ulicach miasta. Serdecznie Państwu dziękuję. Dobrego wieczoru.